Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezus nie jest dobrym pasterzem. I wcale nie głoszę jakiejś przeciwnej nauki. Słowo dobry zwyczajnie nie oddaje tego, kim jest Jezus. Jest ono zbyt ogólne. W greckim tekście mamy użyte przez Jezusa słowo kalos, które oznacza oprócz bycia dobrym szlachetność, atrakcyjność, pomyślność i piękno. Tak więc Jezus jest pięknym pasterzem, który czyni względem ludzi nie tylko dobro, ale wszystko robi na najwyższym poziomie. Taka jakość przenosi nas do stanu pierwotnego z momentu stworzenia. Bóg, który stworzył człowieka, uczynił go dobrym. Jezus zna nas właśnie z tamtej chwili, kiedy nie byliśmy skażeni grzechem. Jego pragnieniem jest więc doprowadzenie nas na nowo do tego momentu. Skoro Syn Boży relacje z człowiekiem traktuje bardzo intymnie, indywidualnie, to zna nasze pragnienia i chce dla nas dobrze. On przez swoje życie odkrywa przed nami najpiękniejszą miłość, która dla nas w działaniu jest jeszcze nieosiągalna. Ale ten idealny obraz w nas cały czas jest. Obraz dziecka Bożego, które należy odszukać i ukazać światu. Pragnieniem Boga jest to, żebyśmy żyli na poziomie prawdziwego ja. Dlatego oddał wszystko łącznie z życiem. Życie moje oddaję za owce. Oddaję je, aby je znów odzyskać. Taka jest kolejność, gdy chcę coś zdobyć, coś muszę stracić. Jeśli chcę coś kupić, muszę wydać pieniądze. Jeśli chcę coś zebrać z plonów, muszę zasiać. W kontraście dobrego pasterza jest najemnik, który kocha za coś, dla swojej korzyści. To najczęściej nasza postawa, która wyraża zranioną miłość. Kochamy Boga, ale oczekujemy od Niego jakichś profitów. Błogosławieństwa, zdrowia. Chcemy, by nasze życie było spokojne, udane, przyjemne. By nas niewiele kosztowało. Tak też postępujemy względem ludzi. Wolimy tych, co nam przytakują. Lubimy także być zadowolonym z siebie. Kiedy jednak coś jest nie po naszej myśli, to wtedy się potępiamy. Bo nasza miłość jest właśnie zraniona. Jesteśmy dziś uczestnikami Bożej ekonomii, która jest taka przedziwna. Oddając swoje życie Bogu, odbieramy je z zyskiem. Jeśli je stracimy, służąc siostrom i braciom, odzyskamy je na życie wieczne. Skoro więc Jezus czyni wszystko na najwyższym poziomie, to my czynimy tak samo. Żebyśmy nie byli tylko dobrzy, ale dobrzy i piękni, odbijając w swoim działaniu boskie oblicze naszego pasterza.